W życiu myślałem, że będę artystą. Chciałem być wolnym człowiekiem. Miejsce mi się bardzo podobało. Ze względu na otoczenie, na przyrodę. To było pole absolutne. Te wszystkie drzewa posadziłem sam. Rynek był bardzo chłonny, bo można wszystko sprzedać, co się wyprodukuje. Wystarczyło tylko mieć chęć i pomysł. To jest tyle absurdów życiowych, że ja dzisiaj, jak czasami się wracam do tych czasów myślami, to z tego można świetną komedię by było napisać. Do tego swojego utwardzacza nie miałem tubek. Kupowało się pastę do zębów, jakąś tanią, wyciskało się pastę, w to wkładało się utwardzacz do szpachlówki. Jak było brak puszek, to kupowało się kawę i inkę, która w puszkach była ładnie. Była bardzo tania, wysypywało się kawę, obdzielało się całą rodzinę. No sam sobie dzisiaj myślę, że to przecież to totalny absurd był. No ale fabryki nie chciały nam sprzedać, prywaciarzowi nie chciały sprzedać puszki czy czegoś. To wszystko opierało się na jakichś tam przyjaźniach. To nie ja stworzyłem tą firmę, to ja tylko zebrałem ludzi koło siebie, którzy stworzyli tą firmę. I to są przypadki, tak jak te wilki są przypadkiem. My się do końca na tej przyrodzie też nie znamy. Kiedyś przyszedł jakiś przyrodnik taki ze szkoły, tak, wlazł sobie tutaj i łaził po tym zakładzie. A potem przyszedł do mnie, że on sobie tu obchodził. A tam u was rośnie taki mech, a on rośnie tylko w czystych środowiskach, bardzo czystych. Nazywam się Jan Wołejszo, jestem prezesem zarządu firmy Troton.